Jesteśmy na targach Food to Go w Gdańsku. Na targach mamy wielu przedstawicieli branży tak lodziarskiej, kawowej, garmażeryjnej, prezentujących szerokie spektrum maszyn wytwórczych, przerobowych, jak również końcowych produktów finalnych. Oferta jest skierowana głównie do producentów, do dystrybutorów, do hoteli, do lokali gastronomicznych. Jak sama nazwa wskazuje, centrum zainteresowania targów Food to Go są sprzedawcy żywności na wynos, dystrybutorzy i sprzedawcy maszyn wendorowych, wszelkiej tego typu urządzeń. Dzisiaj mamy tu bardzo szeroką ofertę również regionalnych smakołyków, także nic tylko podziwiać i smakować. Więcej informacji na pewno otrzymają Państwo tak od portalu V8, jak i od giełdy spożywczej.pl i lody.com.pl, gdzie znajdą Państwo wiele interesujących materiałów oraz, jeżeli będą Państwo zainteresowani, również namiarami na firmy, które dany asortyment oferują. Dziękuję. V8 Team Media to przede wszystkim promocja, marketing internetowy. Tworzymy profesjonalny wizerunek firm pod kątem graficznym, promocyjnym, także medialnym. Wykonujemy profesjonalne projekty graficzne na potrzeby rynku, promocji dla dużych, jak i mniejszych firm. Jesteśmy studiem kreatywnym, który pozwala na to, aby Twoja firma wyglądała w jak najlepszy sposób, aby wyróżniała się z rynku lokalnego, jak i z branży lokalnej. Chcemy pokazać kulturę też kaszubską, muzykę mamy, nasze hafty, nasze stroje piękne, mamy foldery naszej gminy Stężyca. Nożyk trzymamy tak, jakby to był długopis i nacinając dookoła tworzymy gwiazdki, koronki, miseczki, różnego typu tam ozdoby, które można podziwiać w tej tacy. Serdecznie Krzysztof Orłowski, reprezentuję firmę GastroTech. Serdecznie Państwa zapraszam na nasze stoisko. Staramy się przedstawić, tak myślę, pokrótce, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego wystawić, nawet jakbyśmy chcieli. Prezentuję dzisiaj maszynę płocną Fimar, która służy nam do produkcji makaronu. Produkujemy makaron od podstaw, wsypując tylko mąkę i używając jaj. Maszyna ta w granicach 10 minut wyrabia nam produkt, z którego później otrzymujemy makaron. Maszyna ta produkuje dowolne makarony. Wszystkie są uzależnione od końcówki, którą używamy na wylocie maszyny. I dzięki danej końcówce uzyskujemy daną formę i daną bryłę makaronu. Jest odwiedzających dużo, promujemy kaszubskie produkty regionalnie, głównie nasze przywiezione, to co w domu wytworzyłyśmy i tutaj chcemy pokazać. Targi bardzo ciekawe, jesteśmy pierwszy raz, gościmy na targach. Dzisiaj oryginalny kebab tureckie gością częstowaliśmy i poszło dzisiaj około 330 kg kebaba. My jesteśmy już tu drugi raz, a wiemy, że targi są po raz trzeci, to za rok będziemy na pewno. Troszeczkę mogę opowiedzieć o nowych technologiach. Będziemy kroić kebab przez robota. Zamówienie dostała. Będziemy dostarczyć przez takim bardzo to nowoczesnym helikopterem. Także zamówienie ten bierze i daje do klienta. Złapie, klient bierze. Tak. Nowość. Jesteśmy zadowoleni. Mamy nadzieję gości na kolejnych targach. Także udane targi. Firma Install Kids Corners przygotowała ofertę dla właścicieli lokali gastronomicznych. Jest to bardzo szeroka oferta wyposażenia i produktów do kącików zabaw dla dzieci. Są to rozwiązania, które nie zajmują dużo powierzchni, a zapewniają fantastyczną zabawę wszystkim dzieciom.
Zdecydowanie tak, zapraszam serdecznie wszystkich na te wszystkie duże możliwe targi. Warto przyjść, zobaczyć, dotknąć, bo myślę, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie naprawdę podjąć właściwą decyzję. Drugi dzień targów dobiega końca, Food to Go. Jaka jest Wasza opinia na temat właśnie tegorocznych targów? Biorąc pod uwagę oczywiście halę, którą zmieniliśmy pod względem technicznym, które po prostu umożliwiły nam w niektórych kwestiach dokonanie wielu wspaniałych rzeczy, które się odbyły na targach, jestem bardzo zadowolony. Docierają do nas bardzo ciekawe opinie, bardzo pozytywne wystawców. Czy również do Was dotarły jako organizatorów? Spotykamy się z wieloma opiniami, zwłaszcza i wystawców, z którymi na bieżąco rozmawiamy, jak również i z samymi odwiedzającymi, że po prostu dziękują nam. Dziękuję Wam przede wszystkim za to, że staramy się jak najbardziej docierać do nich i jak najbardziej przekonywać ich, że mogą po prostu zakupić, zrobić zakupy, bo tak naprawdę tak do tego są stworzone targi, żeby robić zakupy. Te rzeczy, które im najbardziej są potrzebne, te same nowości, które powinny tak naprawdę w ich firmach występować, bądź też w różnych barach. Czyli rozumiem, że możemy śmiało zaprosić na następną edycję targu Food to Go. Zapraszamy, ja w imieniu oczywiście organizatora i mojej firmy Easy First Poland serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kolejnej edycji tutaj na pewno na hali Amber Expo w Gdańsku. Dziękuję bardzo za uwagę. Oddaję głos do studia.